Polskie Radio PIK. Członkini jury konkursu artystycznych form radiowych w Ostromecku, wybitna artystka radiowa, wielokrotnie nagradzana, Katarzyna Michalak. Wszystkich dzisiaj pytam o to, a definicje są przeróżne, a niektórzy nie chcą tych definicji stosować. Czym dla Ciebie jest artystyczna forma radiowa? Ja próbuję oddzielić to, co autor otrzymał od życia, czy od literatury, jeśli jest to słuchowisko, od tego, co dodał od siebie. Artystyczna forma to poszukiwanie indywidualnego sposobu opowiedzenia nam o czymś, naznaczenie własnymi liniami papilarnymi tej opowieści, tego przekazu. Również w radiu szukanie tego, co nieprzetłumaczalne na język innego medium. Bardzo mnie to fascynuje, aby odnaleźć w audycji takie walory, które są nie do odtworzenia przez język pisany czy przez język filmu. Bo na przykład chwila milczenia, westchnienie, to wszystko może powiedzieć nam bardzo dużo, prawda, w reportażu radiowym. To wszystko, co niesie ze sobą głos ludzki, te tak zwane pozawerbalne aspekty mowy, rytm mowy ludzkiej, napięcie w głosie. Sam głos, który często jest opowieścią, jest nośnikiem treści. Oprócz tego, że same słowa, i ja to podkreślam, że radio, wartość tego słowa ocala. Na szczęście dzisiaj wciąż. Ocala, tak, my ocalamy, my chyba maksymalnie zbliżamy się do człowieka. Musimy się zbliżyć, aby nasz materiał nie brzmiał jak wywiad właśnie, jak sucha informacja, żeby był emocjonujący, emocjonalny, poruszający, wzruszający, dający do myślenia. Musimy dokonać takiego ultra zbliżenia do naszego bohatera. Gdybyśmy mieli wytłumaczyć to tym, którzy nigdy nie zagłębiali się w warsztat dziennikarski, w warsztat reportażysty, na czym polega właśnie układanie tych klocków, tak? Żeby miało to formę artystyczną, żeby było tam jakieś drugie dno, żeby mówiło nam to coś więcej, coś głębiej o danym człowieku. Czy ty czasami idziesz za formą i najpierw pojawia się pomysł na formę, czy nigdy tak nie jest w przypadku dobrego reportażu? Że forma jakby sama nadąża za bohaterem czy bohaterami. Ja myślę, że to się dzieje równolegle. Już jak mam jakiś pomysł na audycję, szukam właśnie tego języka radiowego, tego jak opowiem historię w radiu. A jeśli chodzi o pewne wzorce dramaturgiczne, tutaj jestem wyznawczynią starych mistrzów, Arystotelesa, który mówił, że musi być ekspozycja, zawiązanie akcji, rozwinięcie, punkt maksymalnego napięcia, punkt kulminacyjny, a potem oczyszczenie, katarzis. Tego się trzymam. Bardzo często, właściwie zawsze myślę o tym już od początku, z czym chcę pozostawić słuchacza, na czym ma polegać to oczyszczenie, ta katarzis. No właśnie i puenta, która właśnie jest wyrazem myśli i wrażliwości autora tak naprawdę. Tak, reportaż i artystyczna forma radiowa to coś subiektywnego, to coś naszego, to nasze ucho usłyszało, nasze oko zobaczyło, nasze serce było filtrem dla tej materii. Czy już coś skradło Twoje serce, jeżeli chodzi o kandydatów do nagrody w tym roku? Jest jeden typ, czy może nie ma żadnego? Jest kilka typów. Nie mam faworyta. Jest nie ma kilka. Tak, nie ma, jeśli chodzi o mnie, to nie mam jednego faworyta. Tak, kilka, ale dzisiaj nie wiem. Nie wiem, kto wygra. Czyli mogą być gorące dyskusje jurorów. Przeczuwam, że będzie bardzo gorąca dyskusja. A na co masz najbardziej ochotę? Czy spełniły się Twoje oczekiwania, jeżeli chodzi właśnie o historię, temat, bohaterów? Bardzo się cieszę, że pojawiły się młode osoby, że pojawiły się nowe nazwiska, że pojawił się eksperyment. Na razie w słuchowisku. Trochę żałuję, że mniej tego eksperymentu i mniej poszukiwań w reportażu, ale że jest ta wymiana pokoleniowa, co jest może troszeczkę smutne dla osoby w moim wieku, ale bardzo budujące, jeśli chodzi o przyszłość. I to oni, ci młodzi, będą musieli znieść waszą konstruktywną, ale czasami dosadną krytykę. Jeżeli będzie to konstruktywna krytyka, to myślę, że zniosą ją łagodnie, wykorzystają i będzie to bardzo dla nich ubogacający czas.
Radio Pi.